Po 63 dniach w piekle powstańczej Warszawy, po miesiącach tułaczki, po wygnaniu z domów, niewolniczej pracy i obozach koncentracyjnych marzyli tylko o tym, aby wrócić do swoich domów i żyć jak ludzie. Chcieli dotrzeć do Polski, do Warszawy. Ale Warszawa była wówczas morzem gruzów i nie dało się w niej normalnie żyć. Swoją Warszawę znaleźli w Słupsku. To powstańcy warszawscy tworzyli miasto w pierwszych latach polskości od 1945 roku. Jedni zamieszkali tutaj na jakiś czas, inni zostali na stałe. Są wśród nas i zawsze będą. Do Słupska przynieśli cząstkę powstańczego etosu. Rzucone wówczas ziarno kiełkuje do dziś. Do Słupska zaraz po II wojnie światowej przyjechało blisko 3000 warszawiaków, którzy szukali swojego miejsca na ziemi. Warszawa była zburzona. Często osoby te działały w partyzantce, byli byłymi powstańcami. Były to osoby niewygodne dla władz Warszawy i często szukały miejsca, w którym mogliby się po prostu ukryć. Słupsk był doskonałym miejscem do tego. Panował tutaj, jak wiemy z historycznych źródeł, wielki bałagan na początku. Wynosili się Niemcy, przyjeżdżali osiedleńcy zza wschodniej granicy. Pojawiali się również warszawiacy i to właśnie warszawiacy budowali to miasto, to właśnie warszawiacy sprawili, że w Słupsku powstał najstarszy w Polsce, a tym samym i na świecie pomnik powstańców warszawskich zbudowany z cegieł przywieziony z Warszawy. I to właśnie o tych pierwszych słupszanach, którzy byli warszawiakami, powinniśmy pamiętać. Dlatego też 6 lat temu wpadliśmy na pomysł, że warto byłoby uczcić w wówczas trochę nietypowy sposób tych mieszkańców Słupska, pokazać, że o nich nie zapomnieliśmy, pokazać, że pamiętamy o tym, skąd tu przybyli. I pierwsza inscenizacja historyczna właśnie była w okolicach pomnika powstańców warszawskich. No to jest mebel historyczny. Ja już o nim kilkakrotnie miałem okazję opowiadać mediom. To jest mebel, przy którym 31 lipca 1944 roku pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, później generał, podpisał rozkaz do powstania warszawskiego. I ten mebel jest w tej chwili w moim posiadaniu. A jak do mnie trafił, mogę wyjaśnić. Otóż siostra mojej babci, Marty Aluchny Emelianow, matki mojej matki, ta siostra, Stefania Aluchna, POW-iaczka, legionistka, urodzona w 1896 roku. W czasie okupacji była w konspiracji, była najpierw w ZWZ-cie, później w Armii Krajowej. Była oficerem i pełniła funkcję kierownika najpierw podziemnej, później powstańczej Warszawy i jednocześnie w jej lokalu przy ulicy Filtrowej 68, mieszkania 46, mieścił się punkt konspiracyjny, a właściwie lokal konspiracyjny, czy nawet mieszkanie konspiracyjne właśnie Antoniego Chruściela, Montera. 31 lipca po ostatniej odprawie w Komendzie Głównej AK Monter wrócił do tego swojego lokalu i przy tym biurku wieczorem, o czym zresztą pisze Kunert, podpisał rozkaz do powstania warszawskiego. Godzina W jutro, 17. MPO, czyli miejsce naszego pobytu, ulica Jasna w Warszawie, i podał wam te wszystkie namiary. Mieszkanie na Filtrowej 68 nie zostało objęte działaniami wojennymi w czasie powstania, ponieważ Ochota padła już 5 sierpnia. Wobec tego i to mieszkanie ocalało, i meble, które były w tym mieszkaniu, też ocalały. I moja ciotka, która trafiła po powstaniu do Oflagu, wyzwolona przez Amerykanów, pojechała później via Austria, Włochy do drugiego korpusu, który stacjonował wtedy we Włoszech i tam dołączyła do polskiego wojska generała Andersa, ale w 1947 roku wróciła do kraju. I w 1947 roku, to też taka ciekawostka, w battle dressie przyjechała, pojechała do swojego mieszkania na Filtrowej i okazało się, że w mieszkaniu już ktoś mieszka, a meble stoją jej. Wobec tego udała się do odpowiedniego urzędu, zrobiła awanturę i ci urzędnicy tak wtedy stracili kontenans, że wypisali jej taki kwit dla najemców tego mieszkania, że mają wydać meble. Ciotka pojechała platformą konną tego samego dnia z tym kwitem, meble zabrała, na dworzec gdański przywiozła do Słupska.
No po śmierci mojej cioci te meble, które były zresztą mi przyobiecane, zawsze się rosłem w kulcie Powstania Warszawskiego, zawsze mi o tym opowiadała. I zawsze mi powtarzała, że te meble kiedyś trafią do mnie. No i jak wybudowałem ten dom, wybudowaliśmy z żoną, to te meble ściągnąłem i te meble są u mnie. Mieszkam od 45 roku. 24 czerwca 45 roku przyjechałam do Słupska. A przed tym brałam udział w Powstaniu Warszawskim. Miałam przydział do Komendy Głównej AK przy ulicy Dzielnej w zgrupowaniu Miotła pod dowództwem Radosława, to jest Mazurkiewicza. Jak ja wróciłam z obozu koncentracyjnego i dowiedziałam się u cioci, bo tam zastałam mamę, i dowiedziałam się, że tata jest już w Słupsku. Tata mieszkał na Klińskiego, więc myśmy poszli tam na Klińskiego i zamieszkaliśmy tam razem. A dlaczego? Dlatego, że bałam się też zostać w Warszawie, bo sąsiadka, której córka należała do AL-u, a ja do AK, a ona nie wiedziała o tym, że ja wiem o tym. Poszła powiadomić ruskich, że ma kufkę w domu. Bardzo dużo powstańców warszawskich przyjeżdżało do Słupska. Bardzo dużo. Nie pomagaliśmy sobie, nie ujawnialiśmy się, bo każdy się bał, że UB może nas zamknąć. Po powrocie z obozu koncentracyjnego, bo nas Niemcy wywieźli, był eksodus Warszawy, kto żył, to wyprowadzili nas do obozów. No to po wyzwoleniu w maju 45 roku wróciłam do Warszawy. Wróciłam do Warszawy, no i cóż, dobrze, że miałam kontakty z Szarymi Szeregami. Mój dyrektor liceum pedagogicznego w Radzyminie był moim przełożonym w Szarych Szeregach. To mnie zaraz przyjął do liceum. Co prawda jeszcze matury małej nie miałam, ale to w przyspieszonym tempie semestralnym, takim przez rok zdobyłam małą maturę i potem 2 lata liceum pedagogicznego w Radzyminie. Po skończonym liceum dostałam przydział, bo już w międzyczasie siostra moja osiedliła się w Słupsku. Ja tu byłam na wycieczce i akurat było odsłonięcie pomnika powstańców Warszawy, taki jeszcze prowizoryczny, drewniany był. No i akurat trafiłam z wycieczką tutaj na to, Słupsk mi się bardzo podobał. Namówiłam siostrę, żeby przyjechała się tutaj osiedlić. Przyjechała, dostała mieszkanie. No i po skończeniu tego liceum ja dostałam przydział pracy do Słupska. Nakaz pracy to się nazywał. Liczbę dokładną nie znamy, ale jest możliwość ocenienia, przynajmniej no, dość dokładnego, ile ich było. Wiemy na przykład, że w grudniu 45 roku liczba Polaków mieszkających w Słupsku wynosiła dokładnie 13 418. Z tego Wilniacy stanowili 15%, a Warszawiacy 10%. Czyli trzeba tak przyjąć, że około no, cirka, tak jak to się mówi, 1300-1400 warszawiaków mogło być wtedy już w Słupsku. Natomiast w następnym roku, na grudzień 46 roku, tych Polaków było już 27 792. Z tego znowu, jeżeli byśmy przyjęli te 10%, no to znaczy w granicach już właśnie no, tych 2800 gdzieś jeszcze tych warszawiaków właśnie było. Historycy słupscy podają różne liczby, od kilkuset do kilku tysięcy warszawiaków. Ja myślę, że nie było ich więcej jak kilkuset. Natomiast ich siła oddziaływania w Słupsku była ogromna, ponieważ byli to w większości intelektualiści.
Więc lekarze, sędziowie, nauczyciele, ludzie ówczesnej władzy, którzy byli z nakazu pracy kierowani na ziemię odzyskane. Tak trafił przecież tutaj pierwszy pełnomocnik rządu, pan Jan Kraciuk, warszawski tramwajarz, który ze sobą zabrał, a później jeszcze sprowadził chociażby swoich kolegów tramwajarzy, którzy uruchamiali słupskie tramwaje. I to byli jakby pierwsi warszawiacy, którzy tutaj napływali. Napływali tutaj również warszawiacy nie tylko z nakazu pracy, ale przede wszystkim z braku mieszkań. Wiemy, że po Powstaniu Warszawskim właściwie Warszawa została zrównana z ziemią. Nie było gdzie mieszkać, zbliżała się zima. A więc warszawiacy tutaj dosyć wcześnie, wiosną, latem, jesienią 1945 roku przyjeżdżali na ziemię odzyskane, a dziwnym zbiegiem okoliczności Słupsk wydał się jakąś taką Mekką dla warszawiaków, aby zatrzymywali się tu w Słupsku. Ja myślę, że tutaj ruszyła pewna poczta pantoflowa. Jedna pani, drugiej pani, znajomy znajomemu przekazywał, że Słupsk jest takim dobrym miastem i znajduje się, wbrew temu, co się też mówi, bardzo dużo dobrych mieszkań. Jedną z tych inicjatyw, którą warszawiacy tutaj podjęli, czyli pierwsi mieszkańcy powojennego Słupska, było odsłonięcie tegoż pomnika, z którym to odsłonięciem wiąże się jeszcze inna historia. Mianowicie 3 sierpnia 1945 roku doszło do odsłonięcia, do odnalezienia zwłok robotników przemysłowych, których 7 marca 1945 roku w Lasku Południowym zamordowali SS-mani. Była to w zasadzie jedna z ostatnich zbrodni, do których doszło w Słupsku. Rozstrzelano czy zamordowano 24 osoby. I zaczęto łączyć te sprawy w ten sposób, że nie bez znaczenia miał też aspekt propagandowy, ponieważ ta zbrodnia, do której doszło w końcu wojny w Słupsku, łączono z wymiarem zbrodni popełnionych przez Niemców, między innymi także w Powstaniu Warszawskim, czy w ogóle ogółem zbrodni, które wydarzyły się podczas II wojny światowej. Tak więc, żeby też ten temat przedstawić ludności Słupska w bardziej wyrazisty sposób, z inicjatywy księdza Jana Ziei doszło do połączenia dwóch uroczystości. Otóż 15 września 1945 roku połączono odsłonięcie pierwszego prowizorycznego pomnika upamiętniającego powstańców Warszawy z uroczystością pochówku tych pomordowanych w Lasku Południowym, do którego doszło tego samego dnia. Muszę jakby celebrował ksiądz Jan Zieja. No i oczywiście doszło do uroczystych obchodów otwarcia tegoż pomnika. Przy czym należy wspomnieć, że ten pomnik, on powstał już kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych i był to pomnik prowizoryczny. To było w zasadzie dykta, deski, które miały symbolizować mury Powstania Warszawskiego, mury, pod którymi dokonywano okrucieństw, rozstrzeliwano powstańców. Natomiast ta prowizorka jakby nie wytrzymała próby czasu, ponieważ już kilka miesięcy po odsłonięciu tego pomnika okazało się, że przedstawiał żałosny widok, niegodny upamiętnienia powstańców warszawskich, ponieważ deski powyginały się, trzeba było obłożyć ten pomnik darnią, żeby zapobiec jego jakby upadku z cokołu. Tak więc już w maju 1946 roku doszło do założenia Komitetu Budowy pomnika upamiętniającego powstańców warszawskich, ale takiego pomnika z prawdziwego zdarzenia. I tutaj na czele tego komitetu stanął Edward Łada Cebulski. Komitet podzielono na dwie takie sekcje. Jedna sekcja była sekcją finansową, druga natomiast sekcją artystyczną, które miały zadbać o zebranie środków na budowę nowego pomnika, no i oczywiście zabezpieczyć jakby wyższy poziom, czy
taki pomnik, który by upamiętnił, godnie upamiętnił powstanie powstańców warszawskich. I tutaj z inicjatywy tegoż komitetu doszło do licznych zbiórek publicznych. Mieszkańcy miasta złożyli się na budowę tego pomnika. W pierwszej wersji planowano odsłonięcie pomnika w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli 1 sierpnia. Natomiast ze względu na to, że było mało czasu, przedłużała się ta zbiórka, też wykonanie samego pomnika przedłużyło się, tak więc podjęto decyzję o tym, żeby uroczyste otwarcie dokonało się w rocznicę pierwszego otwarcia tego prowizorycznego pomnika, czyli 15 września 1946 roku. I tutaj odbyły się oczywiście uroczystości, na które zaproszono przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy, Ministerstwo Spraw, do Spraw Ziem Odzyskanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, wojewodów z Gdańska, ze Szczecina. Tak więc były dość bardzo uroczyste obchody odsłonięcia tego pomnika. Wykuto pomnik powstańca, tego, który w tej chwili leży. Twarz dał pan Kołodziejski, autentyczny powstaniec warszawski, człowiek, no powiedziałbym, którego późniejsze losy były tragiczne, tragicznie zginął dosyć wcześnie, w latach 40. pochowany został na naszym cmentarzu. Niestety grobu dzisiaj nie ma, możemy tylko pokazać miejsce, gdzie ewentualnie leżał. Natomiast najbardziej znanym w wczesnym okresie czasu był pan sędzia Kamieński. Był to organizator palestry Sądu Okręgowego w Słupsku, ale wcześniej był prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi, między innymi prezesem Stowarzyszenia Teatralnego w Łodzi i dzisiejszej najstarszy i największy teatr łódzki zawdzięcza powstanie właśnie jemu. Później przeniósł się do Warszawy, pełnił tam odpowiedzialne stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości. A taką jego spektakularną jakby zasługą było to, że on był przewodniczącym komisji zdejmującej maskę pośmiertną Józefa Piłsudskiego. No i oczywiście wtedy zupełnie nieznanym, ale dzisiaj bardzo znanym był chociażby Michał Isajewicz, który był, właściwie w Słupsku znalazł się bardzo przypadkowo. Tutaj ściągnął swoją żonę, swoją siostrę Jadwigę i zamieszkał przy ulicy Dworcowej. Jeżeli chcecie wiedzieć gdzie, to tuż nad barem Poranek. Jego bezpośrednim sąsiadem był dr Alfons Modrzejewski, znany słupski lekarz, między innymi organizator Słupskiej Służby Zdrowia. Tutaj Isajewicz był 2 lata, spotkał swojego lekarza ze Szpitala Maltańskiego w Warszawie, doktora Gierałtowskiego, który był jednym z pierwszych dyrektorów naszego szpitala i był współorganizatorem wspólnie z małżeństwem Austric z Słupskiej Służby Zdrowia. Isajewicz był tym, który praktycznie wykończył Kuczerę, takiego bandytę Niemca, który po prostu miał twardą rękę i wszędzie łapanki, wszędzie właśnie masowe rozstrzeliwania miały miejsce za każdy jakkolwiek bunt przeciwko właśnie Niemcom. Te łapanki w Warszawie były bardzo częste na ulicach i oczywiście zgarniali tych ludzi, wysyłali do obozów koncentracyjnych albo do rób przymusowych. W rozstrzeliwaniach, które właśnie przez Kuczerę były organizowane, zginęło 1200 warszawiaków. No i Komenda Główna Armii Krajowej w końcu wydała na niego wyrok i tym, który miał wykonać, no był między innymi Kruszynka i Isajewicz, to był inaczej Misio, prawda, bo to Kruszynka też jest pseudonimem. Kiedy na Alei Szucha wyjeżdżał ten właśnie Kuczera, to przed jego samochód wyjechał Isajewicz kierując samochodem ciężarowym i zablokował go. I wtedy oczywiście
rozpoczęła się strzelanina z kilku stron właśnie w kierunku tego samochodu osobowego Kuczery. Ale okazało się, że seria z pistoletu maszynowego oddana z jednego z uczestników nie wykonała zadania, poszła gdzieś górą i mało tego, to Niemcy, którzy wyskoczyli tam z budki wartowniczej, zaczęli strzelać. I ci, którzy wykonali, to właśnie był Kruszynka, który raz strzelał, a dobił go, tego Kuczerę, Isajewicz strzałem z pistoletu. Z całej cała akcja trwała 1 minutę 40 sekund. Tutaj wpadali ludzie z nakazu pracy, z takim nastawieniem, że po roku wrócą do Warszawy. Większość z nich pozostała tutaj na wieki, można tak to określić. Na pewno ważną osobą i najbardziej chyba poza Apolonią Aluchną zasłużonym powstańcem warszawskim był Jan Gellert, doktor, ortopeda, organizator ortopedii w Słupsku i w Zakopanem, ponieważ ze Słupska przeniósł się do Zakopanego i tam stworzył jeden z najlepszych ortopedycznych szpitali w Polsce. Zmarł przedwcześnie na zawał serca właśnie w Zakopanem. Tych warszawiaków było troszeczkę więcej. No była Aluchna Emelianow, ta poetka nasza słupska. Nawet pracowałam z nią w jednej szkole, czy w Trójce. Poza tym było dużo powstańców. No, uczyłam dzieci pani Lewensztan. To była też lekarka słupska. Większość wśród warszawiaków to była i inteligencja. Czym się zajmowali? Właściwie wszystkim. Organizowali całe życie w Słupsku. A więc począwszy od szkolnictwa, które było bardzo ważne. I tutaj na przykład warto wymienić taką postać jak Iwon Malczewski, Franciszek Szafranek, Maria Zaborowska, czy między innymi inni dyrektorzy szkół słupskich pochodzących z Warszawy. Chociażby organizatorka szkoły handlowej, w tej chwili nazwisko mi wyleciało z głowy. Ci ludzie byli organizatorami różnych sfer życia. Ja mówiłem o sędziu Kamieńskim, który organizował wspólnie z małżeństwem Ikonowiczów, którzy przybyli tutaj z Wilna, słupskie sądy. Szkolnictwo organizowali również warszawiacy, którzy tutaj przybyli. O szpitalu mówiliśmy, że między innymi dr Gieraptowski to organizował. Opiekę społeczną, można powiedzieć, organizował ksiądz Zieja. I tutaj jest bardzo ważny taki, może taka ciekawostka, że bardzo przyczynił się do tego, co robił ksiądz Zieja, czyli powstaniu Izby Matki i Dziecka. To była słynna na całą Polskę i pierwsza w Polsce placówka, gdzie matki mogły rodzić dzieci z gwałtów, nie zawsze mile widziane w rodzinach polskich, oddawać te dzieci do opieki i tak dalej. Takie domy powstawały później na wzór tego domu w innych miastach Polski, między innymi w Krakowie i tam w innych miastach właśnie w Łodzi. Takie domy powstawały. Pierwsza, najważniejsza sprawa to założenie parafii. Kościół świętego Ottona był właściwie bez szyb z jednej strony, bo wszystkie szyby poszły, jak wysadzono most na rzece Słupi koło straży. Był tam obóz dla jeńców niemieckich. W marcu było zimno. Ci Niemcy, którzy tam byli jako właśnie ci wieńcy, marzli i zaczęli palić wyposażenie kościoła. No więc taki zdewastowany kościół wziął ksiądz Zieja i ten kościół odbudował. Potem jeszcze uruchomił kościół świętego Serca Jezusowego dzisiaj, a przedtem świętego Piotra, on się nazywał po niemiecku. Odbudował kościół również świętego Jacka, bo tam też trzeba było przebudować go na katolicki z ewangelickiego. Założył w ogóle taki komitet odbudowy zabytkowych kościołów Słupska. To jest sprawa kościelna.
Warszawiankę założył poznański piekarz Julian Żółtowski. Julian Żółtowski, szybko zauroczyła go Aleja Lipowa, która nazywała się ulicą Dworcową, i postanowił tu pozostać. Przeszedł się i pod numerem 11 zauważył, że jest całkiem w dobrym stanie piekarnia. No i jak został, to zaczął starania w magistracie o tą piekarnię. Dosyć szybko to się działo, bo już w kwietniu zaczął starania i dostał termin uruchomienia piekarni do 25 maja 1945 roku. Poza te wszystkie papiery i poszedł do magistratu. No, poszedł do magistratu, żeby zarejestrować tą piekarnię. No i urzędnik, warszawiak, zapytał pana Żółtowskiego, a jak pan chce nazwać tą kawiarnię? Poznanianka. Panie, mówi, jak pan chce mieć klientelę, ten urzędnik mówi, to nazwij pan Warszawianka, dlatego że we władzach tutaj Słupska są sami warszawiacy. To oni panu zaczną tam do tej warszawianki przychodzić. No, Żółtowski był dosyć inteligentnym człowiekiem. Szybko załapał to, co dzisiaj nazywamy socjotechniką, tak? I nazwał to warszawianką. Rzeczywiście również pan Julian Żółtowski zaczął czerpać receptury warszawskie, a więc pączki takie, jak u Bliklego można spotkać. I to też jakby był moim zdaniem przyczynek do tego, żeby z jednej strony pomnik powstańców Warszawy, z drugiej strony ta kawiarnia warszawianka, to były elementy takie, które powodowały, że w świecie Słupsk stał się bardziej warszawski, niż mi się wydaje w rzeczywistości był. Ale Słupskowi było z tym dobrze. Mały Paryż. Tak zagraniczni goście nazywali Warszawę lat 30. XX wieku. Wtedy naprawdę była sławna i wspaniała. Miała prawdziwie światowy styl. Ta elegancja, te ogrody, kamienice, lokale, kabarety, kawiarnie i dancingi. Miasto wręcz kwitło. Było niesłychanie piękne, pełne eleganckich zieleńców, niesamowicie wielokulturowe i kosmopolityczne. Ciągle piło się w górę, by w końcu w latach 30. korzystając z odzyskania przez Polskę niepodległości, z pomocą niezwykle charyzmatycznego prezydenta Starzyńskiego, stało się wielką metropolią na skalę europejską, którą zwano Paryżem Północy. Postanowiłem, że zgłoszę swój udział jako kandydat do rekonstrukcji Powstania Warszawskiego. Jest to temat bardzo popularny, nie tylko dla rekonstruktorów, ale i ogólnie dla społeczeństwa. Polacy zawsze 1 sierpnia się angażują, pomimo pewnych nienawiści, problemów codziennych, zawsze o godzinie W, czyli o godzinie 17, w momencie rozpoczęcia walki, stają, minuta ciszy, oddają hołd powstańcom, bohaterom. Ja to przynajmniej częściowo czuję, jak czuł to powstaniec kilkadziesiąt lat temu, jak biegał, jak ciężko było walczyć, wiadomo, no nie każdy miał broń, nie każdy miał możliwości walczyć, ale tutaj ubiór, pojazdy, ludzie, do tego jeszcze rekwizyty, budynki, infrastruktura, tutaj bardzo Słupsk pod tym względem fajnie jest przygotowane, bo te budynki, patrząc na nie, rzeczywiście wyglądają jak w czasie wojny. Po raz piąty już biorę udział w rekonstrukcji. To jest historia, którą ukazuje z tym, co się działo w Warszawie, Słupszczaną szczególnie, bo tak naprawdę nie wszyscy wiedzą, czy ta rekonstrukcja dla nas jest ważna. Tak, bo pokazujemy, co się działo w tamtych czasach i jak Polacy walczyli o wyzwolenie. Każda rekonstrukcja dla mnie jest bardzo ważna i bardzo ciężka. Bo te emocje, które ukazują się w trakcie rekonstrukcji, to jest naprawdę wczucie się w życie tamtych czasów i naprawdę ludzie, którzy potrafią być na co dzień twardzi, potrafią w trakcie rekonstrukcji po prostu płakać. I pokazujemy, że to życie całe i walka to tak naprawdę dotyczy nas do tego czasu. Pomagamy sobie w odnajdywaniu postaci przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jest dużo biogramów. I w ten sposób potrafimy i ukazujemy
postacie z tamtych czasów. Każdy potrafi znaleźć nawet swoje imię i nazwisko. Pierwszą inscenizację robiliśmy z pewną nieśmiałością. Nie wiedzieliśmy, jak zostanie ona przyjęta przez mieszkańców Słupska. Poza tym miejsce, które robiliśmy tuż niedaleko pomnika powstańców Warszawy, a my tuż po oficjalnych uroczystościach musimy tę ulicę zmienić i powiesić na niej ohydne symbole na najeźdźcy. Zastanawialiśmy się, jak to zostanie przyjęte, szczególnie przez tych ludzi, którzy pamiętali tamte czasy, którzy zawsze, co roku, bez względu na to, jak się czują, odwiedzają pomnik, biorą udział w oficjalnych uroczystościach. I co było dla nas najważniejsze, ja to pamiętam do dzisiaj, gdy jedna z osób, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, podeszła do nas ze łzami w oczach, mówiąc, że dziękuję, że pamiętacie o nas. To było coś, co dla nas było najważniejsze i chyba sprawiło, że ta inscenizacja jest realizowana z coraz większym rozmachem, co roku, a dziś ćwierć tysiąca inscenizatorów na ćwierci kilometra jednej z pryncypialnych ulic słupskich, tysiące osób, które przychodzą nas oglądać, kilka grup rekonstrukcyjnych, które przyjeżdżają do nas nie tylko z całej Polski, ale również z Europy i nawet są osoby spoza Europy, które do nas dołączają. A to dlatego, że staramy się pokazać w tej inscenizacji fakty takimi, jakie były. Bez upiększania, bez bohaterskich scen, po prostu epizody z życia Warszawy i z 63 dni Powstania Warszawskiego. To jest mój czwarty raz teraz z rzędu. Biorę udział w rekonstrukcji, bo uważam, że jest to dobry sposób, żeby upamiętnić tą naszą historię i tych, którzy polegli tak naprawdę za nas. Myślę, że jest to też dobry sposób, szczególnie dla młodych ludzi, żeby poznać tą historię naszą. No i warto, żeby każdy młody człowiek coś tam wiedział, coś tam znał o tej historii. Nie tylko od takiej szkolnej strony, ale też coś więcej. Na pewno dużo przeżyć, można poczuć trochę tego strachu, co wtedy odczuwali. Także emocji jest naprawdę bardzo dużo, od radości do smutku. Dużo łez na pewno, szczególnie na koniec. No i tak naprawdę zawsze na koniec każdy rekonstruktor myślę, że odczuwa taką ulgę, że to jest mimo wszystko tylko na niby, to jest tylko przedstawienie. Emocje są ogromne. Emocje, jest to niesamowite wzruszenie, ale i także czujemy, że robimy coś wspólnego razem z młodzieżą i dorosłymi. Przyjechałam także z dziećmi, które też biorą udział w powstaniu. Warto pamiętać o tym, jak bardzo ludzie poświęcili życie dla Polski, o to, jak walczyli i nie było ważne dla nich własne życie i teraźniejszość, a to, abyśmy my teraz mieli dobrze i czuli się wolniej. Całe przedsięwzięcie jest dość trudne, bo jest bardzo, bardzo emocjonalne. Także po każdej rekonstrukcji jesteśmy bardzo mocno zmęczeni, zadowoleni i no po prostu jest to coś niesamowitego. Ja bym szukał tych śladów w historii, w podwalinach pod to miasto, pod jego specyfikę, pod jego autentyczny patriotyzm. Słupsk był ewenementem na środkowym wybrzeżu pod względem patriotyzmu lokalnego. To chyba jeszcze dzisiaj może też funkcjonuje, może nie w takiej skali. To między innymi to było, że ci ludzie, którzy tu przybyli, całkowicie wtopili się w tą słupskość. I to już nie dotyczy tylko warszawiaków, ale dotyczy również i ludzi przybywających tu z innych stron. Że dzisiaj nie mówimy, czy ty jesteś warszawiakiem. Ja się urodziłem w Warszawie. Z rodzicami w latach 50. też tu przyjechałem. Z nakazu, znaczy rodzice przyjechali z nakazu pracy. Czy ja się czuję warszawiakiem? Nie, ja się czuję słupszczaninem. Z krwi i kości słupszczaninem, a to, że się urodziłem w Warszawie, no to traktuję tylko jako przypadek. I ja myślę, że tak było z wieloma innymi warszawiakami.
Część z nich oczywiście z przyczyn typowo pragmatycznych, zawodowych, sentymentalnych wróciło do Warszawy, a część pozostało tutaj. Wie pan, szczerze powiedzieć bym tak postąpiła, jak jest. Dlatego, że po prostu na warszawiakach niektórych się sparzyłam. I po prostu mam do warszawiaków jakąś taką niechęć. I nie chciałabym wśród warszawiaków być. Piszę do ciebie, mamo, co miesiąc list oficjalny. Zawsze prawie to samo. Tekst dobrze ci znany, banalny. Piszę, że żyję, że jestem zdrowa. Za listy dziękuję. Co myślisz, czytając te słowa? Jak je rozumiesz? Co czujesz? Jak wielką jest to blagą, ty jeden wiesz, o Boże. Jak prawda wygląda naga, opowiem ci kiedyś może. Skończyły się moje marzenia, romantyzm mój diabli wzięli. Czy wiesz, o czym ja dzisiaj marzę? Ja marzę o czystej pościeli. Ja chciałabym być w domu i mieć gorącą wodę. Mamo, czy wiesz, jak wygląda moje ciało? Jest jednym wielkim wrzodem. W szyi pchły mnie gryzą, a ja wyję z rozpaczy. A na wolności, czy wiecie, co słowo durfal znaczy? Można lagrową iść drogą i śpiewać, gdy przyjdzie ochota. Wyciągać ramiona do wolności i płakać stęskniona. Obok, na łóżku, młoda kobieta umiera. Gorączka ją trawi, dreszcze. Śmierć chodzi, wybiera. Ona krzyczy, że chce wrócić do dzieci, do domu. Gorączka ją trawi, dreszcze. Śmierć zbliża się pokryjomu.